przywitać. A jest z nami pani marszałkini Senatu Gabriela Morawska-Stanecka. Witajmy! Jest także z nami tutaj dzisiaj matka założycielka naszego strajku kobiet Marta Lempart. Powodowali, że było, czułam się tutaj dobrze. Dzisiaj w Bielsku zmieniamy historię. Po 20 latach od pierwszej Parady Równości parada, marsz przejdzie ulicami Bielska Biały. To marsz pozytywnej energii, marsz tolerancji, marsz sprzeciwu wobec homofobii, wobec nienawiści, wobec nietolerancji. I pamiętajmy o tym, żeby radośnie dzisiaj przejść ten marsz. I być może spotkamy na swojej drodze ludzi, którym nie podoba się to, że jesteśmy radośni, którzy uważają, że tolerancja to jest dla nich jakieś zagrożenie. Ale oni nas nie powstrzymają. Nie powstrzymają postępu, nie powstrzymają tej fali, która powoduje, że dzisiaj Bielsko-Biała dołączy do grona stolic europejskich, w których takie marsze regularnie się odbywają. Z radością zgodziłam się, zdecydowałam się objąć matronatem ten marsz właśnie tutaj, w Bielsku, w mieście, z którym łączą mnie osobiste wspomnienia. W mieście, w którym chodziłam do liceum. W mieście, które mnie kształtowało jako młodą osobę, gdzie spotkałam się z wielokulturowością, z tolerancją, z dziedzictwem różnych kultur i różnych wyznań. I zawsze czułam się tutaj dobrze. Chciałabym podziękować organizatorom tego marszu, którzy włożyli ogromny trud w to, abyście tutaj dzisiaj razem mogli maszerować. Podziękujmy im!
dla pomysłodawcy pierwszej Parady Równości, księdza biskupa Szymona Niemca i jego współpracowników, właśnie Parada Równości to miał być marsz tolerancji i sprzeciwu wobec nierówności, wykluczeniu i nienawiści. Dziękujemy! Jeszcze kilka słów powie do nas Marta Lempart! Podtrzymajcie. Na platformę lecę. Dzień dobry. Ja nazywam się Marta Lempart i jestem ze Lwówka Śląskiego. Ale przyjechałam z Warszawy niestety. No takie czasy. Słuchajcie. Przepraszam. Ja bardzo dużo jeżdżę po Europie i opowiadam o tym, co się dzieje w Polsce. Opowiadam o tym, o marszach faszystów, opowiadam o homofobii, opowiadam o tym, co dzieje się z prawami kobiet. Ale opowiadam też o tym, co jest najważniejsze. Mówię o wolności. O wolności od przemocy, od pogardy, od nienawiści. I o wolności do kochania, do bycia bezpiecznymi, do życia.